Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. W Dniu Polonii i Polaków za granicą, zaproszenie do naszego programu, przyjęli Państwo przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Kolegium Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, pani dyrektor Ewa Petrykiewicz. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże, witam serdecznie. Jest z nami pani Anna Olesiak, wicedyrektor tegoż liceum. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. I Antoni Medwek, uczeń pierwszej klasy. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Państwo prowadzicie nietypową szkołę, nietypowe liceum. Do tego liceum przyjeżdża młodzież skąd, pani dyrektor? Z wielu krajów ze wschodu. Największą grupę mamy z Ukrainy i z Białorusi, ale także są uczniowie z Kazachstanu, Uzbekistanu, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji. W poprzednich latach byli także uczniowie z Kirgizji, z Turkmenistanu. Skąd zgłoszą się i przejdą proces rekrutacji, to stąd przyjmiemy. To są dzieci Polaków, potomków, którzy w zawierusze historycznej znaleźli się w głębi Związku Sowieckiego, w krajach azjatyckich, na Syberii, tak? W większości wypadków tak. To są dzieci, potomkowie, prawnuki tych dzieci i tych Polaków, którzy zostali zesłani na przykład do Kazachstanu. Ale także, którzy tam różne jakby zawirowania historii rzuciły ich tam, chociażby do Uzbekistanu. Natomiast z Ukrainy i z Białorusi, no to w zasadzie to są Polacy, którzy tam mieszkali od pokoleń, a można tak, jak to się mówi, Polska odeszła od nich, tak? Nie odwrotnie. Antoni, jesteś uczniem pierwszej klasy. Skąd przyjechałeś do tego liceum? Z Białorusi, tak? Tak. Z Białorusi gdzieś z Podgrodna, czy...? Nie, z Brześcia przyjechałem. Brześcia, tak. No i powiedz, dlaczego wybrałeś tę szkołę? Wybrałem tę szkołę, ponieważ taka szkoła ma charakter religijny. Też czuję się w Polsce bardzo mile, ponieważ to jest jakby moja druga ojczyzna. Dlatego wybrałem taką szkołę, ponieważ to jest też dobra możliwość do rozwinięcia moich umiejętności, a także po tym mieszkanie w tym kraju. Młodzież przyjeżdża z bardzo niekiedy dalekich z krajów. Kirgizja czy Kazachstan to są tysiące kilometrów. Daleko od rodzin. Co im szkoła oferuje tej młodzieży? No naukę na poziomie średnim, ale chyba nie tylko, bo też wiele osób zna średnio język polski, albo nawet słabo, zwłaszcza ci, którzy może tego języka nie mogli dobrze go poznać, będąc w domu rodzinnym. Pani dyrektor. Rzeczywiście tak jest, że już teraz wielu uczniów przyjeżdża z niemal zerową znajomością języka. Akurat Antona babcia nauczyła mówić po polsku i mówi trochę lepiej niż większość naszych uczniów w pierwszej klasie. Naszą misją jest przede wszystkim rzeczywiście solidna edukacja w języku polskim. Oni mają zwiększoną ilość godzin znacznie języka polskiego. Dlatego, żeby mogli zdać, tak jak rówieśnicy w Polsce, którzy tutaj się wychowują, mieszkają, maturę i żeby mogli dostać się na studia. I rzeczywiście rankingi pokazują, że to się udaje, tak? To znaczy oni rzeczywiście z dobrą średnią zdają maturę również z języka polskiego, mimo że przyjeżdżają z niemal zerową znajomością języka ojczystego. Ale to nie wszystko. Dla nas jest bardzo ważne, żeby odbudować ich więzy, a również przez ich obecność tutaj więzy ich rodziny z ojczyzną. Oni tutaj są cały czas i to jest tak naprawdę najlepszy sposób, żeby poznali, jaka jest ta Polska teraz, tak? Bo znają ją z opowiadań, z marzeń dziadków, pradziadków. Też pewnie Anton coś na ten temat powie, jego babcia, z tego co wiem, też się bardzo cieszy z tego, że on tutaj jest, bo to jest spełnienie też ich tęsknot za Polską, za powrotem tutaj. Służy temu przede wszystkim, tak jak powiedziałam, pobyt tutaj. Oni w internacie mieszkają, przyszkolnym, mają całodobową opiekę wychowawców. Dbamy o ich formację religijną, ale również o ich formację patriotyczną.
Między innymi współpracujemy z Polskim Systemem Walki Wręcz Haller. Oni uczestniczą w wykładach na różne tematy dotyczące życia społecznego, patriotycznego. Również uczą się przy okazji sztuk walki, dlatego że są bardzo wysportowani. Młodzież ze wschodu, jeżeli chodzi o kulturę fizyczną, no jest bardzo rozwinięta. Jest dla nas też ogromnie ważne, żeby rozwijać ich talenty. Oni są bardzo utalentowani plastycznie, również muzycznie. Mamy w szkole chór, mamy zespół wokalny. Po prostu chcemy im dać jak największą szansę, żeby tą szansę pobytu tutaj jak najlepiej wykorzystali, żeby rozwinąć swoje zdolności i, tak jak powiedziałam, odbudować więzi z Polską. Państwo jesteście placówką niepubliczną, czyli rozumiem, że wypełniacie pewien obowiązek, który powinien być przypisany do obowiązków państwa polskiego. I jak się wywiązuje wobec państwa placówki chociażby państwo polskie? Nie tyle państwa placówki, co pewnej powinności wobec Polaków mieszkających na wschodzie. Czy to jest szkoła niepubliczna? Więc my dostajemy, tak jak każda szkoła niepubliczna, subwencję oświatową na ucznia. I dużą pomocą okazało się to, że w 2010 roku wprowadzono dotacje na tak zwany język polski dodatkowy dla tych wszystkich uczniów, którzy języka polskiego dobrze nie znają, czy przyjechali właśnie ze wschodu, czy z zachodu. To rzeczywiście, ta dotacja bardzo pomaga w naszym przypadku, ponieważ na przykład w klasie pierwszej mamy 40 uczniów, którzy słabo znają bardzo język polski, i taka grupa może takie dodatkowe wsparcie finansowe na tę zwiększoną liczbę godzin otrzymać. Natomiast my utrzymujemy tych uczniów w internacie i te koszty utrzymania są znacznie większe niż w przypadku ucznia, który jest z Polski, czy chociażby z Warszawy i w normalnym internacie, w szkole niepublicznej uczy się i rodzice płacą czesne. W naszym przypadku ta sytuacja jest w zasadzie, ich utrzymanie jest uzależnione od środków państwowych, od dotacji, która jest na internat. I ta dotacja jest za mała. No właśnie. I rocznie ile państwo otrzymujecie na utrzymanie swoich podopiecznych? W tej chwili dotacja w internacie na ucznia wynosi ponad 600 zł, tam z końcówką. W innych szkołach niepublicznych przypuszczam, że to wystarczy, ponieważ no, tak to wygląda chyba z wyliczeń Ministerstwa Edukacji. W naszym przypadku, czy w przypadku takiej szkoły, która ma prawie setkę uczniów ze wschodu, no, to są zbyt małe pieniądze. Nam nie starcza na przykład na wyżywienie. Także na wiele innych rzeczy. Wielką pomocą w poprzednich latach było to, że dostawaliśmy dotacje z Senatu na wyżywienie. Jakby wpisywaliśmy się w te projekty, które, konkursy, które ogłaszał Senat. I od 2 lat no, mamy takie wsparcie z MSZ-u, z tym, że nie jest ono jeszcze wystarczające, ale mamy nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijać. Też jest problem z siedzibą, tak? Bo w tej chwili państwo jesteście gościnnie na ulicy Bobrowieckiej w Warszawie. No, wynajmujemy te pomieszczenia, może po niższych cenach niż komercyjne, ale dla nas jednak są to duże koszty, które obciążają właśnie dotacje chociażby, prawda? I nie możemy wtedy na nic innego tego wydać, tych środków. Natomiast gdybyśmy mieli własną siedzibę, gdzie nie musielibyśmy płacić czynszu, to by bardzo obniżyło koszty utrzymania szkoły, utrzymania młodzieży i myślę, że dużo lepsza by była sytuacja finansowa. A tak, ponieważ no, te koszty utrzymania szkoły i młodzieży są zbyt wysokie jak na szkołę niepubliczną, no to w zasadzie cały czas jakby balansujemy na granicy istnienia. Mhm. Młodzież ze wschodu zdobywa wiedzę tutaj w Polsce. To jest ten łącznik tych, którzy zostali z Polakami, którzy mieszkają tu w Polsce, z ojczyzną. Czy wiele osób, wielu absolwentów państwa szkoły wraca do swoich rodzin? No, większość zostaje w Polsce uczniów. Tak, blisko 95%, jak obliczyłyśmy, zostaje tutaj. Z takim zamiarem tutaj przyjeżdżają. Przede wszystkim tutaj zostają, żeby studiować, ale już jest w tej chwili, ponieważ szkoła działa od 11 lat, w tym kształcie, jako liceum polonijne,
To już jest 7 roczników, 8 tak, które studiują, uczniów, którzy studiują. Oni przede wszystkim wybierają kierunki ścisłe, mamy dużo ścisłowców i kierunki związane z biologią, z przyrodą. Dużo przyszłych lekarzy się też deklaruje, czy biotechnologów. Zdarza się również, że nasi uczniowie sprowadzają tutaj rodziny, to znaczy, że to marzenie o powrocie do Polski się spełnia. O tyle jest to może łatwiejsze dla ich rodzin, że oni tutaj są przez 3 lata, jeżdżą do domu regularnie. Oczywiście uczniowie z Białorusi, z Ukrainy częściej, uczniowie z Uzbekistanu, no, jeżeli raz w roku pojadą, to jest to jakiś ewenement, bo zazwyczaj po prostu cały rok szkolny są tutaj. Ale jednak wracając tam, są, można powiedzieć, ambasadorami Polski wobec swoich rodzin. Mają tą rzeczywistość tutaj oswojoną, są zaaklimatyzowani i to sprawia, że już to starsze pokolenie, które ma wiele pewnie barier, lęków, oporów, właśnie przez nich, że ci młodzi są tutaj, też troszeczkę czasami tutaj przygotują rzeczywistość, powiedzą, jak tutaj się żyje, umieją różne sprawy załatwić. To sprawia, że no, kilka rodzin odważyło się tutaj wrócić i są już tutaj. To też świadczy o odwadze tych młodych ludzi, prawda, którzy są na tyle odpowiedzialni i na tyle przedsiębiorczy, żeby móc sprowadzić swoją rodzinę, prawda, swoich rodziców. A proszę powiedzieć, Polacy, którzy, uczniowie, którzy zostają w Polsce, otrzymują obywatelstwo polskie, jak te sprawy formalne wyglądają? Póki są na studiach, to większość z nich ma kartę Polaka, więc studiują na tej podstawie, bądź też mają polskie korzenie, czy i jakby są w trakcie starań o kartę Polaka. Ale są takie przypadki uczniów, którzy już ukończyli studia, którzy wystąpili o obywatelstwo polskie i otrzymali to obywatelstwo już. I tutaj pracują? No, tak jak oczywiście pracują, zakładają firmy, zakładają rodziny. Już mamy takich, którzy już założyli te rodziny. I myślę, że to jest, że oni tutaj po to przyjeżdżają, żeby w Polsce zostać jednak w większości przypadków. Antoni, ty chcesz co studiować, jaki kierunek? Chciałbym studiować biologię i chemię. Biologię i chemię, tak? I co, później po studiach, jeśli skończysz, dostaniesz obywatelstwo polskie, to do Londynu nie wyjedziesz? Nie, planuję zostać tutaj, założyć swoją rodzinę. Proszę Państwa, rozmawiamy o Państwa szkole dzisiaj w dniu szczególnym, kiedy ten dzień jest poświęcony Polakom i Polakom na wschodzie i Polonii. Proszę powiedzieć, jaki potencjał jest w Polakach mieszkających na wschodzie? To jest ogromny potencjał. Ja bym powiedziała tak, intelektualny i podam przykład konkretny. Klasa trzecia, która w tej chwili już otrzymała świadectwo ukończenia szkoły, przygotowuje się do matury, to jest średnia klasy, to jest 4,48, to jest bardzo wysoko. 6 świadectw powyżej 5,0. Pozostałe świadectwa to jest powyżej 4,0. Ja specjalnie jakby tu podaję te konkretne wyniki, dlatego że ci uczniowie przyjechali ze słabą znajomością języka polskiego. Z często różnym programem, który był realizowany u nich, zwłaszcza humanistycznym, historii, języka polskiego oczywiście, czy geografii. I tutaj przez 3 lata bardzo ciężko pracowali, ale to świadczy także o ich wielkich zdolnościach, osiągnęli tak świetne wyniki. Mam nadzieję, że tak jak ich poprzednicy, także równie dobrze zdadzą maturę. Ale to jest jakby ten potencjał intelektualny, czyli oni są bardzo zdolni, utalentowani wszechstronnie. Większość z nich jest albo po jakichś dodatkowych zajęciach sportowych u siebie, albo po muzycznych, albo po innych artystycznych. I wybierają takie uczelnie, czy ulubione ich uczelnie, to jest Politechnika, SGGW, SGH, czyli raczej takie konkretne studia. Mniej jest humanistów. I mają też konkretne plany i marzenia. Natomiast jest jeszcze taki potencjał, ja bym powiedziała, moralny bardzo duży w nich i patriotyczny. I mogę tak powiedzieć po lekcjach, które z nimi przeprowadziłam, że takie wartości, wymieniali te wartości, które są dla nich najważniejsze. Takie wartości właśnie jak rodzina, wiara, ojczyzna, honor, przyjaźń, szczerość, praca, którą bardzo cenią, wolność. To są takie wartości, które dla nich są oczywiste. Oni
ten krąg kulturowy, w który tu wchodzą do Polski, jest im bardzo bliski, bo gdzieś tam jednak z domu, z tradycji wynoszą to. W związku z tym wydaje mi się, że chcą tutaj pracować, czyli za chwilę będą pełnoprawnymi obywatelami, będą płacić podatki, będą opłacać ZUS z tych swoich wszystkich dochodów. Więc może wydaje mi się, że jest to dla Polski bardzo duże bogactwo otworzyć przed nimi drzwi i dać im tutaj szansę. Bo ciągle wielu Polaków pozostaje poza granicami. No niestety państwo polskie nie dba dostatecznie o to, aby sprowadzić jak najwięcej naszych rodaków, którzy nie z własnej woli znaleźli się poza granicami ojczyzny. Czasami bardzo brutalnie zostali wywiezieni, wyrwani ze swojego domu, ze swojego gniazda, ze swojej miejscowości i gdzieś wywiezieni w kazachskie stepy, czy gdzieś do dalekiej Syberii. I państwo nadrabiacie te pewne zobowiązania państwa, ale to chyba jest niewielki ułamek tak naprawdę. Szlachetny, piękna praca, ale w skali globalnej to jest niewiele. Mamy świadomość, że to jest niewielki ułamek i chociażby taki jeden rok szkolny, tak jak nasz, około setka dzieci, że to jest niewiele w skali, jakby to, jeśli można to porównać liczbowo. Niemniej to jest 8 roczników maturzystów i studentów i gdybyśmy tylko mieli szansę mieć własną siedzibę i mieć większe możliwości rozwoju szkoły, moglibyśmy tych uczniów przyjąć więcej. No, niemniej dobrze by było, gdyby była chociażby zwiększona dotacja na internet dla takiego typu ucznia jak nasz w szkole, żeby można go było spokojnie tutaj utrzymać. Bo szansa na lokal jest, na siedzibę, tak? Siostry franciszkanki rodziny Maryi chcą wynająć budynek. Tak, to w 2012 roku grono pedagogiczne, tutaj liceum, dyrekcja, stworzyli Fundację dla Polonii, tak się nazywa. To jest fundacja, która została właśnie powołana po to, żeby wspierać rozwój szkoły i żeby pozwolić się w pełni rozwijać temu dziełu. I rok temu ponad wynajęliśmy, można powiedzieć, no, wydzierżawiliśmy na 25 lat dzięki też życzliwości księdza arcybiskupa Henryka Hozera budynek po dawnym domu dziecka, który od kilkunastu lat stoi pusty. Wszystkie plany, zgody są. Jesteśmy na etapie właśnie zamknięcia wszystkich spraw związanych z projektowaniem. No teraz tylko oczywiście walczymy o dotacje, pożyczki po to, żeby móc jak najszybciej budynek wyremontować. Tam będziemy mogli przyjąć, w każdym roku będzie mogło się tam uczyć 140 uczniów. I tak jak już pani dyrektor wcześniej mówiła, no, jest to dla nas również ważne, dlatego że na przykład koszty wyżywienia spadną około 70%. Tak? Jest to, bo będzie własna kuchnia, tak? Tak, będziemy mieć własną kuchnię, stołówkę, nie będziemy zależni od cateringu. Także jest to jakiś, rzeczywiście jest to poważny krok ku samofinansowaniu się tego. Poza dotacją, na jakie jeszcze wsparcie państwo liczycie? Poza dotacją państwową? Chodzi o remont, czy... Znaczy, bardzo pomagają nam darczyńcy. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby powiedzieć o nich. Bo tak jak pan powiedział, prowadzenie tej działalności jest to kwestia jakiejś sprawiedliwości dziejowej, oddania tej sprawiedliwości, tego, co im się tak naprawdę i Polakom za granicą, szczególnie na wschodzie, należy od nas jako narodu. Tak. Szanowni państwo, pani wspomniała, że najwięcej uczniów jest z Ukrainy. Jak ci uczniowie w tej chwili przeżywają to, co się dzieje w ich kraju, gdzie są ich rodziny najbliżsi? Oni oczywiście przeżywają. To są w kontakcie bardzo częstym z rodzicami. Natomiast my w południe jest taki moment, gdzie wszystko szkoła się zbiera. Mamy apel, informacje i także jest wspólna modlitwa Anioł Pański. I w czasie tej modlitwy zawsze jest właśnie modlitwa o pokój na Ukrainie. Modlą się wszyscy uczniowie solidarnie, oni się ze sobą przyjaźnią z wszystkich tych krajów, więc takie duchowe wsparcie. No właśnie, modlitwa jest bardzo potrzebna Ukrainie, bo dzisiaj na dramatyczne informacje przychodzą z Odessy
Około 40 osób tam zginęło w pożarze budynku związków zawodowych. No, te działania nie do końca są jasne. Prawdopodobnie były inspirowane te wydarzenia przez jakieś osoby. Szanowni Państwo, dziękuję za rozmowę. Nasz program dobiegł końca. I dzisiaj naszymi gośćmi byli przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, polonijnego liceum, w którym uczą się polskie dzieci ze wschodu. Była z nami pani dyrektor Ewa Petrykiewicz. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Pani wicedyrektor, pani Anna Olesiak. Dziękuję pięknie. I uczeń pierwszej klasy Antoni Medved. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny Polski Punkt Widzenia już jutro, tuż po wieczornym wydaniu informacji dnia. Teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję.